A więc dzień dobry Państwu. Chciałbym bardzo serdecznie wszystkich powitać w Galerii 33 po tak długim okresie. Jest to bodajże druga wystawa, gdzie możemy Państwa gościć. Pierwsza to była Świadkowie. Wtedy już pamiętam, że chyba już pierwsze osoby mogły przyjść. Dzisiaj jest nas coraz więcej. Cieszymy się, że wracamy do zdrowia. Chcę Państwu powiedzieć, że teraz mamy na dole wystawę pani Oryszyn, a dokładnie Agaty Oryszyn, ale ona ma swój pseudonim Oryszyn. Tak, jest to wspaniała wystawa jej dzieł. Małe formy wielkiego świata, zamknięty pejzaż w małych formach, ale ona nam bliżej opowie sobie wystawie, ale coś chcę powiedzieć, my już się znamy chyba z 10 lat. Dokładnie, 7-8 lat. Tak, że poznaliśmy się na plenerze międzynarodowym, także gdzie to było? Czekaj, to w Korszach. W Korszach, tak, Korsze to były na piękne, Mazury, na Mazurach, także piękne tam chwile spędziliśmy też. No i od tego momentu tak współpracowaliśmy na wielu wystawach, braliśmy udział w Warszawie, w Ostrowie, jeździliśmy po Polsce, na Litwie, no dużo tam jest wspólnych chwil, także, ale co ja będę tutaj mówił, że dziękuję Państwu za przybycie, za tą odwagę, że jesteście, że wreszcie mogę znowu te buźki widzieć, miłe po tak długim czasie wszystkich. No ale teraz oddaję głos Agatce, tak? Proszę, Agato, także. Ja również się bardzo, bardzo się cieszę, że tyle osób przyszło w takim już przełomowym troszkę momencie, tak, że już można przychodzić, ale jeszcze z pewną nieśmiałością. Niektórzy zaglądają na wernisaże, mnie jest bardzo miło, bo też miałam pewną obawę, ponieważ mały format, cały świat to jest taka wystawa, która mi się objawiła nagle i przypadkowo. Otóż maluję generalnie większe formaty. Ogólnie rzecz biorąc, ale mam coś takiego, że jak maluję płótno większe, to obok mam płócienko i coś tam przy okazji, żeby trochę wzrok odpoczął i głowa, maluję coś mniejszego. Z reguły jest to kompletnie coś innego niż na dużym płótnie. I w którymś momencie tak właśnie spojrzałam sobie na te małe płótna, że zupełnie nieprzewidywalnie i niezamierzenie zrobiła mi się z tego wystawa. Tak, wystawa, kolekcja. W dodatku jeszcze miałam takie płótna, które są dla mnie eksperymentem albo pamiątką z podróży czy właśnie z plenerów. I jak sobie to wszystko ułożyłam, to zaczęłam się zastanawiać, ojej, jak było fajnie to pokazać, bo przyznam szczerze, jest tutaj wielu artystów z nami, nie wiem jak wy macie, ale mnie się czasami na większym płótnie nie udaje oddać takiej lekkości, jaka wyjdzie mi na szkicu malarskim. Że przy przeniesieniu bardzo zmieniam i wręcz nie widać, że był w ogóle jakiś szkic, że to są prace, które że od tego szkicu się zaczęło to duże płótno. Więc zobaczyłam wartość w tych mniejszych formatach i pomyślałam sobie od razu, żeby to była taka przestrzeń, gdzie ten mały format zadziała, że będzie komunikatywny, będzie przekaz. I wtedy pomyślałam właśnie tutaj o Krzysiu Ryfie i o Galerii 33 i o tej małej sali, że właśnie w takiej sali to będzie fajnie wyglądało, że uda mi się, mam nadzieję, przekazać tą energię, tą chwilę, to miejsce, bo też są tutaj, tak jak powiedziałam, prace plenerowe, które przywiozłam ze sobą jako rodzaj pamiątki. I jak Państwo widzicie, są tutaj rzeczy bardzo realistyczne, znaczy moim zdaniem bardzo realistyczne, tak? Bardzo czytelne, komunikatywne, aż po abstrakcyjne, bo ja się głównie odnajduję, jeżeli chodzi o komunikację artystyczną, w abstrakcji. Co nie znaczy, że nie maluję też realistycznie, ale zawsze to powtarzam i mam nadzieję, że nikogo nie obrażę. Dla mnie malowanie realistyczne w pejzażu na przykład jest rozrywką i wypoczynkiem. Robię to sobie tak sobie, żeby wypocząć, żeby umysł przestał myśleć o abstrakcji. Zdecydowanie dla mnie większa praca to jest malarstwo abstrakcyjne i tak jak dzisiaj mówiłam, czasami żeby ten czerwony punkt postawić w dobrym miejscu, trzeba czekać pół roku i przyglądać się na to, co się stworzyło, żeby obraz się zakończył tym najważniejszym elementem. A rzeczy realistyczne, no, 2 godziny jest zrobione, tak? Jakby nie wymaga ode mnie takiej pracy, takiego rozwiązania. Wszystko jest w krajobrazie, wszystko jest w temacie, wszystko jest w martwej. Tylko trzeba to przełożyć. Dlatego to traktuję jako ćwiczenie, jako lekkie przećwiczenie. Ale są tutaj też takie rzeczy jak notatki z przestrzeni, czyli gdzieś jak zauważyłam żółte z czarnym i chcę to zanotować. Z tamtej strony są takie groźne, moim zdaniem chciałam zrobić groźne drzewa, które są techniką mieszaną, bo nagle zobaczyłam, gdzieś mi w wyobraźni te drzewa zadziałały taką
takim niebezpieczeństwem i mi się to bardzo spodobało i chciałam to przekazać na przykład. I wtedy biorę małe płótno i próbuję zadziałać w ten sposób. Tutaj widzicie Państwo, po prostu byłam sobie nad morzem, byłam sobie na wakacjach, było pięknie, fantastycznie. Usiadłam sobie na wydmie i sobie namalowałam na co. I to jest właśnie, to jest dla mnie relaks. Te prace nazywają się relaks. A z kolei tamte kolarze zawierają, w białych ramach zawierają autentyczną trawę z Lisowej Pisnej na Ukrainie, z pleneru malarskiego. Jest to akwarium malowany wodą z jeziora. A tutaj jest woda morska, nasz Bałtyk, także. A trawa jest prawdziwa z nad jeziora, więc ja przykleiłam i nie odpowiem ci na pytanie, bo nie jest ono istotne dla obrazów. No i bardzo się cieszę, że ta wystawa doszła do skutku i że nam się to udało tutaj powiesić. Ja jestem zadowolona z efektu. Mam nadzieję, że Państwo po prostu się będziecie tutaj dobrze czuli i poczujecie relaks przede wszystkim, tak? Oglądając te obrazy, bo też takie są, takie miały być. Chcę po prostu, żeby było przyjemnie i taki przekaz chciałam tutaj dać właśnie z tych obrazów. I bardzo Ci, Krzysztof, jeszcze raz dziękuję za umożliwienie pokazania tej właśnie wystawy tutaj u Ciebie, w tym gościnnym wnętrzu, w którym już od 7 lat co pewien czas udaje mi się coś pokazać. Brawo. Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękuję i zapraszamy do rozmów indywidualnych z Anna, co coś tam wręcz, bo to jest tak, nie wiem, tego tam, do rozmów, a 13.33 zapraszam do góry na drugą wystawę Pamiętnik z kwarantanny, gdzie Pani Monika Święcicka jest kuratorką tej wystawy, także zapraszamy do niego, tak? Dobrze, to dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy, zapraszam do rozmów i do oglądania. Tak, my postali przyjaciół, także dziękuję za pozornie. Zapraszam do mnie i proszę się wody na i proszę się częstować, wspaniałe ciastka z miny, z nazwy razy proste, są tak. Jakby ktoś na coś miał ochotę, to proszę powiedzieć. No i tam jest ten, jest karlowy, także robi można markę tylko o wersji.